Dobrze, wstańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejsze warsztaty. Dziękujemy Tobie za Twoją mądrość, Duchu Święty. Dziękujemy, że Ty, który jesteś świadkiem Jezusa, mówisz do nas dzisiaj, kształtujesz nas, wskazujesz nam kierunek, pokazujesz rzeczy, które są zakryte dla ludzkich umysłów. Boże, dziękujemy Tobie, że Twój Święty Duch, Duch Proroczy, On dzisiaj nas uczy, w jaki sposób poruszać się w Nim. Duchu Święty, my usuwamy wszelkie przeszkody ze zrozumienia Twoich prawd i przyjmujemy Twoje prawdy i wydamy stukrotny plon. Amen. Amen. Przyjaciele, będziemy sobie dzisiaj kontynuować dalej warsztaty prorocze, które, jak powiedziałem, tak naprawdę są jedną wielką takim eksperymentem. Bo to nie było nigdy jakby robione w takiej formie. Dzisiaj będę mówił o tym, co jest, powiem troszeczkę o głównych takich zaporach odbiorczych, jeżeli chodzi o perspektywę proroczą, czyli o fundamentalnych problemach na poziomie duszy, jeżeli chodzi o tą kwestię proroczą. Jesteśmy trójjedyni. Jako ludzie niezbawieni nie funkcjonowaliśmy prawidłowo na poziomie duchowym, jednak już byliśmy trójjedyni. Już trójjedyni, już człowiek się rodzi trójjedyny. Filozofia człowieka w ogóle, to jest filozofia w pewnym sensie jedyna w swoim rodzaju. Jedyna w swoim rodzaju. Bo człowiek w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych bytów stworzonych przez Boga łączy w sobie dwie cechy w zasadzie przeciwstawne. Duchowość i fizyczność. Łączy dwie cechy. Żaden byt nie łączy tych cech. Nie ma bytów, które łączą te cechy. Ostatnie byty, które łączyły te cechy, to było mityczne pokolenie przedadamowe. Natomiast na zupełnie innym poziomie niż my dzisiaj. Bo my dzisiaj ludzie łączą w sposób w zasadzie doskonały duchowość z fizycznością. Duchowość i fizyczność w człowieku są połączone. W ogóle ja też chcę, żebyście wy, jako ludzie perspektywy proroczej, umieli sobie zadawać trochę takich trudniejszych pytań, jeżeli chodzi o wasz rozwój, czy na przykład pytań pod tytułem dlaczego wcielenie? No? Dlaczego wcielenie na przykład? Czemu nie inaczej? Tylko, że wcielenie. Że dlaczego Bóg w ten sposób on się wciela. Że nie, on nie zbawia inaczej. No oczywiście my mamy doktrynę, my rozumiemy, że on się wciela, no bo zbawia człowieka, my to na pamięć znamy. Formułę doktrynalną, tak? Ale troszkę trzeba sięgnąć w ogóle głębiej i zobaczyć jego filozofię, że mamy do czynienia z bytami łączącymi duchowość i fizyczność. Takie połączenie. To jest to, co tak naprawdę, to jest bardzo ciekawe, jest jakimś takim konikiem Boga. W ogóle, popatrzcie, Bóg jest duchem, stworzył ziemię fizyczną. Tworzył fizyczną ziemię. I w zasadzie mógłby zostać na poziomie wpływu na ziemię z perspektywy ducha. No ale on tak nie robi. On w sobie wytwarza taką przestrzeń łączenia się z tą ziemią. Się łączy z nią. Jemu to sprawia jakąś przedziwną przyjemność. I potem ten człowiek powstaje. Człowiek, który łączy w sobie duchowość i fizyczność, na wzór Boga. I teraz odbiór duchowości
do sfery fizycznej musi się jakoś odbywać. Bo my musimy z tej sfery duchowej brać w duchu i uwalniać w ciele. I to jest cholernie trudne robienie. I tu się w ogóle perspektywa prorocza w tym miejscu tak naprawdę zaczyna odgrywać bardzo poważną rolę. Bo perspektywa prorocza jest największym kanałem, który bierze z ducha i uwalnia przez ciało. Bo żeby z ducha coś wpłynęło na ziemię, to musi być to przez ciało. To nie ma innej drogi. Nie ma obejścia. Dlaczego nie ma obejścia? Bo wracam z powrotem do tematu. My jesteśmy stworzeni na kanały. Czyli Bóg, który jest duchem i który stworzył fizyczną ziemię, tak? Powołał pokolenie ludzkie, które jest łącznikiem nieba i ziemi. Tylko pokolenie ludzkie. Rozumiecie, o co chodzi? Jest tego rodzaju konstrukcją. I teraz to wszystko teologicznie fajnie brzmi, tylko w praktyce to jest dramat. No dlaczego jest dramat? Na jakim odcinku ten dramat zaczyna się pojawiać? Czy on się zaczyna pojawiać na poziomie duchowym? Nie! On się zaczyna pojawiać na poziomie przekazu. A przekaz zaczyna się od momentu odbioru. Czyli pierwszy problem zaczyna się w punkcie odbioru, tak? Zaczyna się rozwijać, tak? I kończy się w momencie przekazu, czyli mamy problem. Mamy problem. I ten problem ludzie proroczy muszą wyeliminować. Problem nie jest z duchowością. Problem jest z przyjęciem duchowości przez psychofizyczność i z uwolnieniem duchowości za pomocą psychofizyczności do świata materialnego. Z tym jest problem. To tutaj mamy bezpośrednie problemy. Zatory. Rozumiecie? Jesteśmy, ludzie proroczy są jak żyła, przez którą płynie życiodajna krew z nieba. Jak tam będzie zator, jak żyła będzie wąska, rozumiecie? To ciśnienie będzie rosło. Ok? Bo wokół żyły jest pełno cholesterolu na przykład. Żyła powinna mieć taką średnicę, a cholesterol powoduje, że ona ma taką średnicę. A niebo ciśnie! Bo niebo ciśnie. Teksty pod tytułem, że Bóg daje tyle. Posłuchajcie, będziemy też rozprawiać się z herezjami, które w ogóle panują w szeroko pojętej perspektywie proroczej. Że Bóg daje tyle, ile my możemy przyjąć, to jest bzdura. Jedna wielka bzdura. Rozumiesz? U Boga nie ma miary. W mojej Biblii nie istnieje pojęcie miary Bożej. Istnieje pojęcie miary wiary. To jest wielka różnica. I miara wiary określa urządzenie, którym się jest w stanie wziąć, które można wziąć coś od Boga, a nie ilość produktu od Boga. Wiesz, jaki produkt daje Bóg? Ustawiczny i bez przerwy funkcjonujący. Jedno z podstawowych rzeczy, których uczę na temat mówienia Boga, to wie, że Bóg mówi ustawicznie. Ludzie mówią tak, Bóg do mnie ostatnio nic nie mówi. Nie, ty ostatnio nic nie słyszysz. Nie ma, że Bóg nie mówi. Bo to jest sprzeczne z prawdami Bożymi. To jest wbrew zasadzie, która jest u Jeremiasza napisana, mówi Bóg, mówi ustawicznie i bez przerwy. Bo to jak on mówi ustawicznie, a bez przerwy, a ty nie słyszysz, to nie jest jego problem, tylko to jest twój problem. To nie ma, że Bóg nie mówi. Nie ma też modlitw pod tytułem Panie, powiedz mi. Bo on mówi. Nie możesz do kogoś, kto mówi, powiedzieć powiedz mi. Rozumiecie? Nie ma czegoś takiego, że na przykład ktoś na przykład mówi Bóg mi nie dał objawienia. Bóg nie daje objawień.
Dlaczego? Ponieważ objawienia płyną ustawicznie i bez przerwy. Objawienia, o czym będziecie coraz lepiej wiedzieć po tych warsztatach, są jak woda w kranie. To jest odkręcony kran. Wiecie, kiedy ten kran został odkręcony? 2000 lat temu. Rozumiecie? Jak Duch Święty został dany, bo Chrystus został uwielbiony. Kran został odkręcony. Wiecie, kiedy kran zostanie zakręcony? Jak Kościół zostanie porwany. Porwanie Kościoła to zakręcenie kranu z objawieniami. I okres wielkiego ucisku, czas bez objawień. I koniec. A więc nie mam objawienia. Bóg mi nie dał objawienia. Nie, jesteś głuchy, słabo słyszący, ślepy, słabo widzący. Ja dzisiaj chcę mówić o tym, co jest na środku, czyli o naszej duszy, a stricte o naszym umyśle. I chciałbym, żebyśmy to spotkanie poświęcili temu, poruszając takie główne rzeczy, bo ja nie chcę mówić dzisiaj o całokształcie uzdrawiania duszy, bo ten temat jest jasny i konkretny. Jak ktoś nie uzdrawia swojej duszy, tak, to jest arogant. To arogancki człowiek, arogancki na poznanie. Uważa, że wszystkie rozumy zjadł, prawda? I to wszystko. Ja chcę dzisiaj mówić o tym, gdzie, jakie są główne zapory na poziomie perspektywy proroczej. I pierwsza podstawowa rzecz. Może ja najpierw przeczytam ten fragment. Dzisiaj z Lisą troszkę o tym rozmawialiśmy. Umysł spokojny zapewnia ciału życie. Przypowieści Salomona, 14 rozdział, 30 werset. Co zapewnia ciału życie? Umysł spokojny. Nie Duch Święty. Nie Bóg. Rozumiecie? Nie namaszczenie. Niepoznanie. Umysł spokojny zapewnia życie. Słowo zapewnia, tutaj hebrajskie słowo użyte jako zapewnia, to daje możliwość wpłynięcia. To jest słowo też używane do takich zapór wodnych. Daje możliwość wpłynięcia. Życie tutaj to jest globalny wpływ. Rozumiecie? Globalny wpływ. A więc jak płynie życie? Przez co? Co życie potrzebuje, żeby wypłynęło do fizyczności? Umysłu. Jakiego? Spokojnego. I tam jest wspaniałe hebrajskie słowo szalom. Szalom. W ogóle ja zachęcam, żeby sobie zbadać słowo szalom. To nie jest pozdrowienie z stylu halo. Tylko to jest słowo określające stan funkcjonowania na najwyższym poziomie szczęścia wynikającym z przyjęcia wszystkich aspektów zbawienia. Shalom. Jak ktoś cię pozdrawia, z tych byłbyś Żydem, Żyd by cię pozdrawiał shalom, to oznacza, że on mówi do ciebie: jesteś zdrów, masz pieniądze, jesteś szczęśliwy, jesteś dobrym ojcem, wspaniałą matką, cudownie wyglądasz. Rozumiesz, o co chodzi? To jest szalom, jak ktoś mówi. To jest szalom. A tylko przez to nie pozdrowić nawet niewierzącego tymi słowami. Tak, tylko to nic nie znaczy. To polityczne zagranie, które ma na celu nakłonienie tego człowieka, aby po prostu zaczął z nami rozmawiać. Dla niego to nic nie znaczy. Umysł spokojny. Główny problem to szeroko pojęte lęki. Bardzo szeroko pojęte lęki. Lęk. Przeciwieństwem szalomu jest lęk. Rozumiecie? To jest bardzo ważne.
Ja słyszałem mnóstwo razy od ludzi, że się nie boją. Ja często mówię do ludzi, nie boję, to się ja. Ja. Jeśli twoje zachowanie jest różne niż moje, rozumiesz? To znaczy, że się boisz. Nie boję, to się ja. Człowiek proroczy nie może się bać. Jeżeli człowiek proroczy będzie się bał, to nie będzie przez niego płynąć życie. Ponieważ będzie ten człowiek robił wszystko w swoim życiu, żeby się nie bać. Bo człowiek, największą potrzebą człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Nie ma większej potrzeby w życiu żadnego człowieka. Rozumiecie? Poczucie bezpieczeństwa. Dziecko, kiedy się rodzi, to od razu jest jeden wielki rwetes. Pierwszy dramat w życiu każdego z nas był wtedy, kiedy wyszliśmy z łona naszych matek. Tam była taka powierzchnia, siedzieliśmy skuleni w kulkę, było 36,6, oddychaliśmy pępkiem, rozumiecie? I było bardzo sympatycznie. Jesteśmy wyciągnięci, tak? W miejsce, gdzie jest 21 stopni lub 22, tak? Każą nam, odcinają nam miejsce, w którym oddychaliśmy, każą nam oddychać czymś, w czym mamy pełno wody, rozumiecie? Dramat. Zimno. Nieprzyjemnie. Rozumiecie? Zaczyna się życie człowieka. Od czego się zaczyna życie człowieka? Od traumy. Pierwsze doświadczenie każdego człowieka to jest trauma. Po prostu. Czy się to komu chce, czy nie chce, rozumiecie, przyjmować, to jest trauma. Te słowo, które zostaje rzucone jako przekleństwo na pierwszą kobietę, to jest: w bólach będziesz rodzić dzieci. I to słowo w bólach to nie jest to, że ją tam coś boli, tylko to słowo w bólach to jest opis, szeroki opis dramatu, który tam zachodzi. Że urodzenie człowieka od tego momentu, kiedy człowiek zgrzeszył, będzie jednym wielkim dramatem. Że człowiek przychodzący na ziemię będzie od razu wchodził w dramat. Rozumiecie? Cię dramat zaczyna. Generalnie rodzący się człowiek, okej, zaczyna umierać. I umiera przez kolejne 60, 70, 80, 90 lat. Jeśli nie napotka na swojej drodze Jezusa, to od momentu urodzenia jest nic innego, tylko droga ku śmierci. O. Tak wygląda ziemia. Rozumiecie? Ziemia tak wygląda. I jeżeli człowiek się boi, inaczej, jeżeli osoba prorocza się boi, to ona nie będzie uwalniać życia. Na drodze przyjęcia będzie stał strach. Strach. Co jest podstawą lęków? Jaka jest podstawa? Istnieje jedna podstawa dla wszystkich lęków. Nie ma znaczenia, bo o lękach ja nie chcę rozmawiać, bo to jest, nie jest nam potrzebne. To jest temat rzeka. Ludzie się boją wszystkiego. I wierzący ludzie też się boją wszystkiego. No może trochę mniej niż wszystkiego. Niewierzący boją się, chociaż różnie jest. Czasami niewierzący się boją mniej niż wierzący. To jest paradoksalne. Ale ludzie się często rodzą na nowo z Bożego Ducha. Kiedyś mniej się bali, teraz się bardziej boją. Nie wiem, czego się boją. Ale się boją. Podstawą, natomiast dla wszystkich lęków, posłuchajcie, jest zaniżone poczucie własnej wartości. Każdy lęk na tym bazuje. Lęk nie ma prawa wyrosnąć na miejscu, które jest dowartościowane. Rozumiecie? Miejsce dowartościowane się nie boi. To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli.
I płaszczyzna duszy człowieka jest bardzo duża. I w jednym miejscu ty możesz mieć zbudowane poczucie własnej wartości na jakimś odcinku i tam nie będziesz miał lęków. A w innym miejscu nie będziesz miał zbudowanego poczucia własnej wartości i będziesz miał tam lęki. I możesz w jednych sytuacjach w życiu postępować nielękowo, a w innych będziesz postępował lękowo. I twoje życie będzie jedną wielką sinusoidą. Ktoś może na przykład czuć się swobodnie, ale takie proste przykłady teraz, w publicznych wystąpieniach. Nie ma tu dla niego żadnego problemu. Publiczne wystąpienie nie jest dla niego problemem. Człowiek ma dystans na przykład do siebie, tak? Ma dystans jakiś. Jego poziom kompleksów nie jest tak bardzo wysoki. Bo to nie chodzi, że on nie ma, ale nie jest bardzo wysoki. Dla niego jakby ocena nie jest aż taka straszna. A na przykład ryzyko, podejmowanie ryzyka finansowego jest dla niego szokiem. Wyjście z etatu i założenie firmy jest czymś graniczącym, proszę ciebie, z Armagedonem. Na przykład. Dlaczego? On nie czuje się wartościowy jako człowiek, tak? Samodzielny finansowo. On w ogóle nie ma na tej przestrzeni żadnej pewności. Rozumiecie? Nie widzi tam wartości. Nie jest tam kimś. I często ktoś mówi, wow! On tak czy ona cudownie jest w stanie w ogóle głosić. No jest. Dlaczego? No bo tylko, bo nie ma takiego poziomu kompleksów, może to zrobić. Ale na przykład nie jest w stanie zrobić ruchów na poziomie finansowym. I odwrotnie też. To nie ma znaczenia. Generalnie osoba prorocza to jest osoba, która musi rozbudować własną wartość do niebotycznych rozmiarów. Każdy człowiek, który jest prorokiem lub osobą proroczą, winien mieć bardzo wysokie poczucie własnej wartości i musi zacząć nad tym pracować z Duchem Świętym. I koniec. I wielokrotnie możesz być osobą proroczą, ale musisz wrócić do źródeł, do fundamentalnych rzeczy. Rozumiesz? Dlaczego? Już ci wyjaśnię. Niskie poczucie własnej wartości nie pozwoli ci, posłuchaj mnie, nie pozwoli ci przyjmować z duchowej rzeczywistości rzeczy większych niż to, jak się czujesz. Nigdy z ducha nie przyjmiesz więcej niż to, jak się czujesz. Czujesz się mały, to przyjmiesz mało. Czujesz się wielki, to przyjmiesz wiele. Bo wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju. Rozumiecie mnie? Nie ma obejścia. Ja nie wierzę w różne rzeczy, które do mnie mówią różni ludzie. Bo ja widzę, jaki jest ich stan lękowy. Druga sprawa. Prawo przyciągania, o którym ja też nie będę teraz mówił, bo nie ma na to czasu. Bardzo proszę, żebyście to mieli wszyscy wykute na blachę. Działa w ten sposób, że z takim stanem duszy, z jakim podchodzisz do duchowości, to takie elementy duchowości tam przylgną. To jest jak atomy. Jest lękliwy prorok. Będzie ściągał 90% rzeczy z ducha, które będą wzmagały jedynie lęki w nim i w innych. Bo to jest ten sam rodzaj. Rozumiecie? O tym mówi słowo. Nie sieje się pszenicy i nie zbiera się prosa. Siejesz pszenicę, zbierzesz pszenicę. Jeżeli lęk zbliża się do ducha, to z ducha będzie płynął lęk. Rozumiesz? I osoba prorocza będzie mówiła, uważaj, uważaj, uważaj. Jej drugie imię to będzie uważaj. Uważaj.
uważaj, a powiem Ci następną rzecz, idąc dalej prawem przyciągania. Osoba prorocza jest kanałem. A więc zgadnij, co będzie sprowadzać na ziemię. Proste jak trud. Będzie sprowadzać negatywne wydarzenia. I tu jest odpowiedzialność. Ludzie proroczy to ludzie potwornie odpowiedzialni. Proszę się, ja jeszcze raz wracam do tego, co mówiłem na początku. Prorok to nie jest mikrofon Boga. My nie żyjemy w Starym Testamencie. To nie jest Stary Testament, że Bóg coś powiedział, prorok usłyszał i teraz poszedł to przekazać ludziom. Od takich spraw to mamy Ducha Świętego. Chciałem zauważyć i bardzo chciałbym, to, żebyście się z tym zżyli. Rozumiecie? Bo jest napisane, że co Duch Święty usłyszy, to wam powie. Ok? Prorok to kanał. To jest w ogóle petarda. To nie mikrofon. Kiedyś to był mikrofon. Kiedyś wyszedł Izajasz, to. I poszedł. Rozumiesz, o co chodzi? Dzisiaj nie. Dzisiaj prorok wywiera wpływ. Prorok to osoba, która wywiera wpływ. Wpływ. Ona ustawia. Wiecie, co robią prorocy? Ustawiają. Apostołowie budują. Prorocy ustawiają. Budują potężne makiety. Projekty Boże. Rozumiecie? Projekty Boże. Odbierają instrukcje z nieba i ustawiają projekty Boże. Ale żeby odbierać instrukcje z nieba, w cudzysłowie, tak? Bo dla nas pojęcie instrukcje z nieba, tak? To się równa instrukcje z duchowej rzeczywistości, bo w duchowej rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak coś odrębnego. Że jest duchowa rzeczywistość i Bóg. Takiego czegoś nie ma. I on tam jest na końcu tego wszystkiego i on tam ma jakiś specjalny kanał, którym się do ciebie dostanie do życia. Takiego nie ma czegoś. On, w ogóle Bóg, on zawiera w sobie duchową rzeczywistość. I z duchowej rzeczywistości wchodzą komunikaty na ziemię. I w duchowej rzeczywistości znajduje się masa różnych rzeczy. Przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Ludzie, to kosmos. To kosmos. I teraz, jak ja muszę funkcjonować, żeby stamtąd brać odpowiednie rzeczy? Jak ja muszę być ustawiony? Jak ja muszę być dostrojony? Słuchajcie, ja widziałem masę proroków w życiu, no kurczę, którzy graniczyli, balansowali na granicy choroby psychicznej. Normalnie choroby psychicznej. Czasami przyjeżdżali do nas różni ludzie, w ogóle ja w ogóle nie miałem problemu, że wątpliwości, że to jest osoba prorocza, nie? No ale kurczę, bo posłuchałem, mówię, jejku, no balansuje na granicy choroby psychicznej. No nie radzi sobie z tym, bo rozumiecie, że kupa osób proroczych nie radzi sobie z tym, co się z nimi dzieje, bo tak jak was uczyłem, osoby prorocze to osoby, które są kanałami całe. Całe. Bo ty trójjedyny, duch, dusza, ciało. Rozumiesz? I ty w ogóle przeżywasz, rozumiesz, to wszystko, co się tam dzieje. A dodatkowo jeszcze życie na ziemi przeżywasz. Ze wszystkimi w ogóle stresami, ze wszystkimi problemami, ze wszystkimi doświadczeniami. Zobacz, o co tutaj chodzi. Nie dosyć, że przeżywasz te życie na ziemi jako człowiek, to ty też przeżywasz, tak, o wiele bardziej całą duchowość. No i teraz, jeżeli ty nie jesteś ustawiony prawidłowo, to oszaleć można, ludzie, no. No zwariować w tym wszystkim. Albo pójść w racjonalizm. I inni prorocy poszli w racjonalizm. Rozumiecie?
przychodzili wreszcie do Boga i powiedzieli, w ogóle ja nie chcę tak. Zamykam się na to wszystko. Nie chcę, nie chcę. W ogóle ja kurczę, bo mnie Pania siądzie. Nie chcę ciągle śnić, nie chcę ciągle widzieć, nie chcę ciągle słyszeć, nie chcę tego wszystkiego. A tutaj trzeba balans znaleźć, rozumiecie? Ani ucieczka nie jest rozwiązaniem, tak? Ani zgubienie nie jest rozwiązaniem. Wysokie poczucie własnej wartości. To jest punkt wyjścia dla osób proroczych. Prorok to człowiek, który chodzi z wysoko podniesioną głową. Nie dlatego, rozumiecie, że ma przerost formy nad treścią, ale dlatego, że wie, kim jest. Nie co ma. No. Nie wnosi wysoko podniesionej głowy, bo jest prorokiem. Nosi wysoko podniesioną głowę, bo jest człowiekiem o wysokim poziomie własnej wartości. To jest podstawa dla tego, żeby prawidłowo funkcjonować. Wysokie poczucie własnej wartości eliminuje możliwość rozwijania się lęków, rozumiecie? Im większa wartość twoja przeżywana, bo każdy z nas ma wartość w Chrystusie. Wiecie, jak my tutaj siedzimy, my wszyscy mamy tą samą wartość w Chrystusie Jezusie. I nasza wartość jest w Chrystusie Jezusie. I to jest nasz dogmat. Halleluja! Jestem wart tyle, co Chrystus. Ja mówię, super! A jak to przeżywasz? Jak to świadczasz? Chrystusie mój, powiedz. Twojej Chrystusowości. Jak to świadczasz? Bo to, rozumiecie, bo poczucie własnej wartości w rozumieniu, o którym ja teraz mówię, to jest to, jak my przeżywamy. Czyli jak ja się czuję, dokładnie, jak ja się czuję, kiedy wstaję rano. Okej? Okay? Bo mówimy teraz, jak ja mam z umysłem, nie z duchem. Okej? Okay? Bo ja się przepraszam, nie mogę każdego dnia przez kolejne 40 lat budzić i ogłaszać 80 tysięcy razy na minutę, że moja wartość jest w Chrystusie. Okej? Okay? Ja chcę wstać rano i chcę mieć spokojny umysł. Ja chcę się co? Dobrze co? Czuć. Wszelka forma wyznania, wszelka forma uderzenia duchowego jest po to, aby umysł był spokojny. Umysł był spokojny. Jak z wody sadzawki sydała. Spokojnie. I tam się wtedy nie zagnieździ żaden lęk. Tylko wysokie poczucie własnej wartości powoduje, że nie będziesz się bał. Bo człowiek, który przeżywa własną wartość, wie, że jest wielki. Naprawdę wie, że jest wielki. Rozumiesz? To on za każdą rzecz, którą się weźmie, tak, to weźmie się jako człowiek wielki. Jako człowiek wielki. Rozumiesz? Jako wielki człowiek. Wiecie, dlaczego dzieciom milionerów jest łatwiej zarabiać miliony? Nie dlatego, że ojcowie czy matki zostawią im schedę. Tylko dlatego, że większość tych dzieci wychowuje się tak w takiej mentalności, że nie ma możliwości, żeby mi się coś nie udało w życiu. Oni w swoich domach nigdy nie usłyszeli czegoś takiego, że ci się nie uda. Oni nigdy nie usłyszeli, że nie staną się milionerami. Dla nich bycie milionerem jest proste jak konstrukcja cepa. Patrzy na ojca milionera, który po prostu, tak, żyje jak milioner. I w tym dziecku nic się nie dzieje, ale w nas, w naszym życiu tak nie było. W życiu żadnego z nas. Tak? Nasze życie od początku, życie każdego z nas, tak jak teraz siedzę, teraz znam, to każde z naszych żyć, tak, zostało doprowadzone poniżej zera. Wszyscy byliśmy poniżej zera. Jeżeli chodzi o nasze umysły. Wszyscy. Wszyscy zostaliśmy poniżeni. Każdy został poniżony. Na różnych poziomach. Nie wszyscy tak samo głęboko, ale każdy z nas. I teraz naszym zasmarkanym obowiązkiem jest nie tylko wychodzić ponad kreskę,
Bo ponad kreskę to sobie możesz wyjść, jak jesteś przeciętnym człowiekiem w Królestwie. Ale jeżeli jesteś człowiekiem, który ma coś do zrobienia, w tym wypadku mówimy osobą proroczą, tak? To ty nie tylko musisz być ponad kreską, tak? Ale musisz piąć się w górę. Twoje poczucie własnej wartości musi być potężne. Potężne. I to jest twoja robota. Ja cię tego nie nauczę. Rozumiesz? Ja cię nie nauczę tego. Ci z was, z którymi pracowałem i mówiłem wyraźnie, co robić. Idź, wydrukuj sobie w ogóle kartkę papieru z napisem w Chrystusie, z Biblii, z Konkordacji, wyznawaj dzień w dzień, kim jesteś w Chrystusie, kim jesteś w Nim, zasuwaj 24 godziny na dobę człowieku, aż ci w gardle zatchnie. Tak? Mów, 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 studiuj prawdy, mów, studiuj prawdy, mów, studiuj prawdy, mów. Tak? Następna sprawa to jest to, że ludzie budujący swoje wysokie poczucie własnej wartości, tak? Muszą stworzyć w swoim życiu higienę duchową. Rozumiesz? Tobie nie wolno jako osobie proroczej brać udziału w plotkach, w obgadywaniach, w nasłuchiwaniu. Rozumiesz? Nie wolno ci tego robić. Musisz się nauczyć prostej rzeczy. Przychodzi ktoś do ciebie i mówi do ciebie tak. Wiesz, a Krysia powiedziała, natomiast ja nie chcę wiedzieć, co powiedziała Krysia. Nie obchodzi mnie to. Nie interesuje mnie to. Ale ona mówiła o tobie. Tym bardziej mnie interesuje. Tym bardziej. Nie obchodzi mnie to. Nie chcę wiedzieć. Nie chcę słyszeć. Nie mów tego do mnie. Lubisz mnie? Lubię. Nie mów tego do mnie. Nie chcę zbierać informacji. Nie jestem duchowym koszem dla śmieci. Dbam o siebie. Tak jak ja dbam o swoją fizyczność. Rozumiecie? Tak dbam też o swoją duszę. Moje poczucie własnej wartości jest dla mnie bardzo ważne. Rozumiesz? I twoje poczucie własnej wartości musi być dla ciebie bardzo ważne. I przyjdź z tym do Boga. Okej? I to się musi stać priorytetem, jeżeli chodzi o twoją rozbudowę w perspektywie proroczej. Bo żebyśmy mogli iść dalej, ludzie, my musimy być ludźmi bez lęków. A żeby być bez lęków, my musimy mieć wysokie poczucie własnej wartości. My się dziwimy często, że pewnych rzeczy się nie odbiera od Boga. Jak możesz je odebrać od Boga, jak one są za ciężkie? To jest tak jak w ogóle przesłanie jakiegoś pliku. Rozumiesz? Jest za ciężki. Mówię, czemu nie mogę tego przesłać? Bo to za ciężkie jest. Twój komputer tego nie przyjmie. Ma za słaby dysk. Twój internet jest za wolny. Musisz mieć szybszy internet i mocniejszy dysk, żeby przyjąć taki ciężar pliku. Bo wszystko przejdzie, ludzie. Rozumiesz? Wszystko przejdzie przez internet. Każdy najbardziej ciężki plik. I wszystko można załadować na dysk. Tak? Ale są różne dyski. Są takie i są takie. Rozumiesz? Są różne dyski i różna szybkość. I my musimy zrozumieć, że to jest mega ważna sprawa. I teraz posłuchajcie. Chcę jeszcze kawałek z tym ruszyć. Osoba prorocza, która nie będzie rozbudowywała poczucia własnej wartości, nadal będzie osobą, gdzie będą pielęgnowane różne lęki, tak? Również zacznie sięgać po dwie diabelskie maszyny, które są związane z niszczeniem człowieka. Po obsesję i po paranoję. Rozumiesz? Obsesje i paranoje. I to jest dramat dla osób proroczych. Obsesje to są ustawiczne ciągi myślowe, których nie można zatrzymać. Powracające myśli. Przychodzi lęk jakiś i obracasz lękiem. Lęk się obraca w tobie. Nie możesz przestać o nim myśleć. Śni ci się. Rozumiesz? Masz wizję. Wszystko z tym związane. Osoba prorocza
obsesyjna osoba probocza będzie miała obsesję w snach, w wizjach, w tym, co słyszy, w tym, co widzi. Obsesję. Będzie to w nią wpadało, jak w jeden wielki młynek i obracało się. Działania obsesyjne prowadzą do siostry obsesji, czyli do paranoi. To jest tworzenie rzeczy w sobie, których nie ma w rzeczywistości. Rozumiecie? Jako osoba prorocza najczęściej później to się uwalnia. I są uwalniane paranoiczne informacje. Osoba lękowa na przykład, na poziomie takim, że coś jej się może stać, fizycznie. Fizycznie, że coś jej się może stać. Tak? Jest w stanie, tak? Myśląc ustawicznie o różnego rodzaju wypadkach, tak? Ściągać szeregi informacji, zaznaczam, informacji z duchowej rzeczywistości, tak? Przyswajać je, tak? I uwalniać, a następnie te rzeczy będą się dziać. Taki normalny czarownik. Oryginalnie to się dzieje później. W ogóle rozumiecie temat zagrożenia? To nie jest tylko banalna historia. To jest wyciągnięcie z duchowej rzeczywistości czegoś, co się w realu potem wydarza. Dokładnie. Tak jest. Normalne działanie czarów. Co to są czary? To jest trochę wyższy poziom niż manipulowanie jedynie. Wiecie, o co chodzi? Czary, tak, ściągają z duchowej rzeczywistości potencjalne fakty mogące zaistnieć w realu. Rozumiecie? To się popularnie nazywa, ktoś mnie przeklął. Jak to cię przeklął? Co to jest przekląć? No bo on powiedział i to się stało. A jak to się stało? Skąd on to wziął? To jest, że, wiecie, to jest naprawdę poważna rzecz. Jeszcze raz wracam do tego, co powiedziałem na początku. My jesteśmy kanałami, my kreujemy. W ogóle wiecie, że cały ruch wiary opiera się na kreowaniu. Kreujemy. My wiarą stwarzamy rzeczywistość. Amen? Tych rzeczy nie ma, a my je stwarzamy. Dokładnie w ten sam sposób osoba prorocza, tak, będąca osobą lękową w systemie obsesyjnego działania umysłu, jest w stanie ściągnąć z duchowej rzeczywistości jakiś element, posłuchaj, paranoicznie w niego uwierzyć i uwolnić rzeczywistość. I tu jest dramat dopiero. To się takie wydaje lajtowe, jak się w to nie zajrzy. Ale ja też znałem w mojej Biblii takie teksty. Z każdego niepotrzebnie wypowiedzianego słowa zdacie sprawę przed Bogiem. Ja mówię, jaka jazda. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że wystarczy na tej ziemi niepotrzebnie. To słowo niepotrzebnie oznacza zbędnie. Coś, co nie przyniesie, coś, co nie ma sensu, coś, co nie przyniesie realnego, coś, co nie ma w planie realnego sukcesu. Jeżeli niepotrzebnie wypowiedziane słowo kreuje coś, to o ileż bardziej, tak, ściągnięcie przez osobę proroczą, tak, z duchowej rzeczywistości jakiejś informacji, tak, która jest przez nią uznana, tak, za istotną, a jest tylko i wyłącznie odpowiedzią na jej lęki, rozumiesz? Utworzenie z tego paranoicznego związku za pomocą wiary niestety i władowanie z tego w świat. Przecież to zabija ludzi. Zabija ludzi. Dlatego apostołowie w ogóle nie czaili się, jeżeli chodziło o fałszywych proroków. Kiedy widzimy, jak Paweł reaguje na fałszywego proroka, on na nikogo tak nie zareagował. Różne miał jazdy Paweł. Kamienowali go,
Rozumiecie? Jechali z nim jak z dzikiem. Ale tylko raz mamy opis, że święty Paweł, odwraca się do fałszywego proroka i mówi, oślepniesz do pewnego czasu i nie będziesz widział słońca, gdyż przeszkadzasz dziełu Pańskiemu. Tylko raz przeklął kogo? Osobę proroczą. Dlaczego? Bo to nie był szkodnik zwykły. To był arcyszkodnik. Tak jak z Izraela wychodzi wszelkie błogosławieństwo i wszelkie przekleństwo na świat, niestety. Bo jak wiecie, ten cudowny, wspaniały naród zrodził Mesjasza, a potem go zarżnął. Ten wspaniały naród wydał masę noblistów, ale też wymyślił bombę atomową. Rozumiesz? Tak samo z człowieka wierzącego, który jest kanałem Bożym, może płynąć na ten świat wszystko. Powiem wam straszną prawdę. Nie tylko blokujemy, nie tylko przyjście Jezusa jest blokowane przez Kościół, ale też największe przekleństwa na świat są uwalniane przez Kościół. I tego już tak się nie mówi wszystko. Świat to jest bezradna konstrukcja. Wszyscy ci czarownicy ze świata to się nadają, żeby ich o kartupy podłóc. Rozumiecie? Taka jest prawda. Wszyscy ci czarownicy ze świata. Oni się do tego nadają. Ale nieświadomi czarownicy z Kościoła. Oni wykonują diabelską pracę. A ja nie chcę, żeby w naszym ruchu był wykonywany kawałek diabelskiej pracy. Nie my. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli ludźmi, którzy mają wysokie poczucie własnej wartości. Ludźmi, którzy się nie boją. Ludźmi, którzy nie mają obsesyjnych myśli. Ludźmi, którzy nie mają paranoi. Ludźmi, którzy mają spokojne umysły. Bo wtedy będziemy przynosić życie. Wtedy będziemy przynosić życie. Wtedy nasze poselstwa, nasze przeżycia, nasze nauczania, nasze korekty, nasze napomnienia, nasze przekleństwa będą przynosiły chwałę Królestwu. Projekty ściągane przez nas będą projektami nieba. Będziemy potrafili wyłuskać w tym całym systemie duchowości, tak? To, co jest należyte na dany czas, na dany moment. Będziemy wiedzieć kiedy, skąd. Ale musimy być ludźmi przepływu. A tego się nie da zrobić, tak? Jedynie przez to, że będziemy ogłaszać nad sobą, że jesteśmy ludźmi przepływu. Tylko trzeba zrobić porządek, tak? Z każdym mankamentem duszy, który stoi na drodze. Ja zrobiłem porządek ze swoją duszą. Dlatego moje poczucie własnej wartości balansuje na granicy narcyzmu. Rozumiecie? Po prostu. Bo do tego stanu musisz się doprowadzić, żeby twoje poczucie własnej wartości graniczyło z narcyzmem. I tyle. Niżej to nie dla ciebie. Bo jesteś osobą proroczą. To niżej to nie dla ciebie. Rozumiesz? Niżej nie dla ciebie. Niżej dla innych, ale nie dla ciebie. Bo ty masz mieć najczystszy przekaz. Bo ty masz mieć największy przekaz. Ok? A tylko najwięksi przynoszą największe rzeczy. Najwięksi przynoszą największe. Wszystko według swojego rozumu. Nie wymyślaj, nie kombinuj. W ogóle trzymaj się słowa. Nie możesz się bać. Niczego. Nie możesz bać się swoich reakcji. Nie możesz bać się świata. Nie możesz bać się demonów. Diabła. Nie możesz bać się Boga. Rozumiesz? Nie możesz bać się tego, co się dzieje w sferze fizycznej. Nie możesz się tego bać. Nie możesz się bać swoich emocji. Nie możesz się bać. Nie możesz się bać w ogóle swoich myśli. Nie możesz w ogóle mieć czegoś takiego, że w ogóle masz, mam myśli, jakieś te myśli, kurczę, żeby tylko
coś się nie wydarzyło. Nie. No nie. Nie możesz bać się ludzi. Nie możesz bać się, że będziesz zostawiony, opuszczony. Nie możesz bać się, że zbankrutujesz. Że czegoś dla ciebie zabraknie. Nie możesz bać się problemów egzystencjonalnych. Nie możesz się bać, że ci nie wyjdzie. Rozumiesz? Bo będziesz takie rzeczy ściągał. Takie rzeczy będziesz ściągał. Takie rzeczy będziesz słyszał. Takie rzeczy będą do... Ludzie, wy jesteście jak nasączona miodem gąbka. Do ciebie się lepi wszystko. Wszelka informacja duchowa się do ciebie lepi. Rozumiesz to? Lepi się do ciebie. Ciągle rozumiesz? I to jest... I tyle. I wszystko się będzie lepić do ciebie. Całe życie. Tak? Nie możesz tworzyć żadnych obsesyjnych biegów. Musisz panować nad myślami. Posłuchajcie. Ja mam tak spokojne myśli, że mogę myśleć o czym chcę. Ja sobie w myśli wkładam, co chcę. I wyjmuję z nich, co chcę. Ja mam szufladki. W tych szufladkach mam różne rzeczy. W jednej szufladce mam dzieci. Otwieram szufladkę, wychodzą dzieci. Nie chcę myśleć o dzieciach, zamykam szufladkę. Mam szufladkę, w którym jest moja służba. Wiecie, o co chodzi? Robię, działam sobie w tej szufladce. Zamykam szufladkę, nie mam takiej szufladki. Wszędzie, mam tutaj w środku, mam dużą szufladkę. W każdej szufladce kogoś mam. I ty musisz tak mieć. Wiecie dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest Bogiem szufladek. Bóg nie jest Bogiem bałaganu. W Boga się nie wpada i się nie szuka, proszę ciebie, jak w stercie śmieci. Wyciąga się szufladkę i tam jest to, co ma być. Rozumiesz? Właśnie tutaj. O północy możesz wstać. Ok? To się zaczęło przekładać na moje życie fizyczne nawet. Na życie fizyczne. Okay? Ja zawsze mam telefon w jednym miejscu. Kluczyki od samochodu są w jednym miejscu. Rozumiesz, ja mogę wstać w nocy w naszym mieszkaniu, okay? I ja wiem wszystko. Po prostu. Po ciemku mogę iść. Bo to tam jest. Bo to tam ma być. Nie wyobrażam sobie, że wstaję się, przewracam, proszę ciebie, o swoje skarpetki. Rozumiesz? Ja wychodzę tyłem łóżka, mam takie duże tyłem wychodzę, bo ja dużo sikam i dużo piję. I jak na przykład tam położę poduszkę, jakby tam leżało, ja bym wiedział, że ja na tą poduszkę bym wszedł, mógłbym się od nią potknąć i mógłbym uderzyć buzią o szafę. Więc tej poduszki nigdy tam nie ma. Ta poduszka jest w innym miejscu i zawsze w tym samym. Tam, gdzie ładowarka jest wciśnięta, się światełko w niej świeci, w związku z tym spełnia dwie role, nie świeci mi światełko w oko jeszcze w nocy. Bo akurat śpię na wysokości oka, proszę ciebie, mam światełko. Wszystko ma swoje miejsce. To jest umysł spokojny. Ja mam tak w umyśle. Nie wolno ci też tworzyć paranoi. Osoba prorocza się nie domyśla. Słowo domyślam się jest skreślone z miejsca osoby proroczej. W mojej, w twojej Biblii jest napisane twoje tak, to tak, nie to nie. Co innego jest od złego. Domyślanie jest od demonów. Gdy się domyślasz czegoś, od razu działają demony. Może to masz jak 2 razy 2 jest 4. Myślę, demony. Jak tylko się masz czegoś domyślać, od razu grom diabła. Jak się domyślasz czegoś. Życie się nie opiera na tym, rozumiesz, co sobie w głowie układasz. To tak nie działa. Dlaczego dziś o tym mówię? Ponieważ idąc dalej w naszych warsztatach, my musimy już wiedzieć, że się, po co będziemy sięgać. Rozumiesz? Wielu z was jedynie robiąc porządek na tym poziomie, na którym powiedziałem, natychmiast sięgnie po rzeczy większe. Rozumiesz? Sięgniesz po rzeczy większe.
sięgniesz po rzeczy większe. Był jeden pastor, na końcu wam powiem, w takim kościele w Europie, i on, proroczy człowiek, i on odbierał proroczo różne rzeczy. I w związku z tym tworzył tak służbę. Ale na różnych odcinkach jego życia ludzie w ogóle do tego nie dorastali. On już był wielki. Wielki pod tym względem, że już się nie bał. Mógł sięgać po rzeczy wielkie. Rozumiecie? Po rzeczy wielkie. Kiedy sięgnął na przykład po to, żeby ewangelizować Rosję. Sięgnął proroczo, żeby ewangelizować Rosję. Mógł już sięgnąć po to, żeby ewangelizować Rosję. Rozumiecie? To jego kościół był mały. Było tam trochę ponad 50 osób. A on już sięgnął po to, żeby ewangelizować Rosję. Zaczęli budować budynek kościoła, kiedy było ich około 50 osób. On wiedział, że oni po to nie sięgają, tak? Ale on już był wielki, on umiał po to sięgnąć. Zbudowali ten budynek. Założyli pierwszą w Europie stację telewizyjną satelitarno-chrześcijańską. Nabyli pociąg na trasie transsyberyjskiej. Rozumiecie? Pociąg. Pozakładali kościoły aż do Syberii. Tam, gdzie nie było dróg. Dlaczego? Był na tyle wielki już, że mógł po to sięgnąć. Nie bał się już. Nie bał się. Wcześniej po to nie mógł sięgnąć, bo się obawiał. Rozumiesz, jego poczucie własnej wartości nie było na tyle silne, aby mógł te rzeczy ściągnąć. Rozumiesz, nie wierz w głupoty takie, że będziesz mały, lękliwy, obsesyjny i paranoiczny i że będziesz dobrą osobą proroczą. Bo jesteś otwarty duchowo. Wszyscy tu jesteśmy dlatego, że jesteśmy otwarci duchowo. Ale otwartość duchowa to jest w ogóle taka podstawa, żebyśmy mogli robić te warsztaty. To warsztaty dla takich osób. No ale to taka podstawa. Okej? A teraz trzeba te rzeczy w taki sposób układać. Stań, proszę. Ojcze, dziękuję Tobie za ten czas, za to słowo. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa, niech to słowo w tej chwili pracuje. Dziękuję Ci, że ono pracuje. Ojcze, ja modlę się, aby każdy człowiek tutaj brał to słowo jako Twoje słowo i żeby z całą determinacją wprowadzał je w życie. Dziękuję Ci za to, Ojcze, że tak jest. Amen.